Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się na bardzo specjalnym spektaklu w Teatrze Studio w Warszawie. Mieliśmy okazję zaprezentować naszym klientom, przedstawicielom teatrów, realizatorów dźwięku, to, co mamy najlepszego do zaoferowania z naszej oferty firmy Polsound. Zależało nam na tym, aby spróbować zgromadzić tutaj realizatorów dźwięku, ale również kierowników technicznych, kierowników artystycznych, wszystkie osoby, u których dobrze wyrobić świadomość z narzędzi, które są w obecnej chwili dostępne na rynku do ich pracy i stwarzania coraz lepszych, coraz bardziej atrakcyjnych dla widzów widowisk. Właśnie dlatego postanowiliśmy zaprezentować doskonałe systemy nagłośniowe Meyer Sound, które stanowią idealną alternatywę do tworzenia bardzo wiarygodnych i doskonale brzmiących widowisk teatralnych, ponieważ ta wiarygodność i ta zgodność brzmieniowa, zgodność fazowa w tego typu aplikacjach jest szalenie istotna. Jest mi przykro, chociaż nie za bardzo. Już obiecuję się poprawić i jeśli twe usta mną wezmą i wzgardzą, to może niewielką przykrość mi sprawisz. Ładnie rozwodnik doczytał. Tak? To może mi rozwodnik potowarzyszy w tej mojej tutaj inwigilacji. O, tutaj na przykład ktoś śle sonet polecony. A tu ktoś kompromituje sąsiada priorytetem. A tu oświadczyny za pobraniem. Nadawca przysyła kurierem pierścionek i prosi o w miarę szybką odpowiedź. Nie wie panienka, jak to się skończyło? Wiem, bo ja tu mam gdzieś nieodebrany impost sądowy o przywłaszczenie mienia w postaci pierścionka. Podobno adresatka związała się z kurierem. Mieliśmy okazję zobaczyć niesamowity spektakl z aktorami, z udziałem aktorów, pokazujący możliwości systemu Timax. Timax to niesamowity wynalazek. To jest wynalazek umożliwiający nam dwie rzeczy. Po pierwsze, umożliwia nam lokalizację dźwięku tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do lokalizacji mówiącego aktora podczas spektaklu, tak zwanej białej lokalizacji. W nagłośnieniu mamy zawsze pewien paradoks, że osoba mówiąca jest w jednym miejscu, a dźwięk słyszymy z głośników, które znajdują się gdzieś indziej, na przykład nad nami. Timax rozwiązuje ten problem, stosując odpowiedni procesor, za pomocą którego jesteśmy w stanie stworzyć pewną przestrzeń, w której aktor się będzie poruszał w sposób naturalny, tak jakbyśmy obserwowali go podczas normalnego białego spektaklu. Timax to jest również aplikacja, która umożliwia nam zastosowanie całkowicie wyrafinowanego zestawu efektów przestrzennych, które mogą nam wprowadzić zupełnie nowy wymiar dramatyzmu dla naszego spektaklu. Każdy, kto pracował choć raz na realizacji zrzeszającej bardzo dużą liczbę techników, realizatorów dźwięku, oświetlenia, reżyserów, wie, jak bardzo istotny element stanowi komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami takiej produkcji. To komunikacja pomiędzy realizatorem dźwięku, technikami, to komunikacja pomiędzy reżyserem, pomiędzy kierownikami artystycznymi, jak również komunikacja pomiędzy inspicjentami, daje tak na dobrą sprawę bezstresową i szybką pracę przy tworzeniu widowiska. Właśnie dlatego systemy ClearCom, czyli bardzo dobre systemy komunikacji interkomowej, stanowią świetny wybór właśnie dla osób poszukujących takiego skutecznego narzędzia do wzajemnej komunikacji w teatrze. Dzięki tym urządzeniom możemy mieć zarówno nadajniki i odbiorniki, tak zwane beltpaki personalne dla poszczególnych techników z różnymi rodzajami systemów słuchawkowych na jedno, na dwoje uszu, lekkich, cięższych, bardziej tłumiących, mniej tłumiących, to również systemy, które możemy w pełni konfigurować, jeżeli chodzi o możliwość komutacji pomiędzy poszczególnymi grupami lub bezpośrednio z konkretnymi osobami, to również bardzo duża możliwość wysyłania sygnałów z tego systemu do systemu nagłośnieniowego, co docenią reżyserowie, którzy chcieliby również mieć kontakt z aktorami znajdującymi się na scenie, jak również nawet pobierania sygnału z radiotelefonów, które często znajdują się na wyposażeniu teatrów, czynią z tego systemu doskonałe narzędzie do wzajemnej komunikacji. Unika psztyfikant mnie dziś, ten z petentów, co by względów chciał mych, co nie znaczków, lecz mych kłaczków tak chciał, korespondent, co śle orient dla ciał. Shure Accent Digital to system bezprzewodowy następnej generacji. To jest system,
który mogę śmiało powiedzieć, jest już systemem, który rozwiązuje problem jakości mikrofonu na kablu i mikrofonu bezprzewodowego. Praktycznie rzecz biorąc, mamy do czynienia z systemem, który przenosi absolutnie 100% ten zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz przy nierównomierności zaledwie 1 dB z zniekształceniami rzędu 0,01 zniekształceń harmonicznych. To jest praktycznie rzecz biorąc już przekaz kablowy. Dynamika do tego wszystkiego przekracza 130 dB na wejściach cyfrowych. To trzeba fizycznie usłyszeć, aby się o tym przekonać. System Accent Digital oprócz tego wszystkiego ma możliwość przestrajania w naszych warunkach polskich. Systemy te będą pracowały w zakresie 166 MHz. To dotyczy nie tylko odbiornika, ale również nadajników. A więc w tym momencie nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem wolnej częstotliwości w dowolnej, nawet najbardziej zatłoczonej w środowiskach radiowych. Konsolety Digico to bardzo dobry wybór dla wszystkich świadomych, powtarzam raz jeszcze, świadomych realizatorów dźwięku, którzy potrzebują bardzo dobrego narzędzia do szybkiej pracy i szybkiego kontrolowania licznych kanałów wejściowych, jak i kanałów wyjściowych. To urządzenia, które umożliwiają bardzo sprawną pracę i bardzo funkcjonalne tworzenie snapshotów w poszczególnych scenach. Ale co najistotniejsze, możemy w dosyć szybki, łatwy sposób dokonywać zmiany na grupach snapshotów w całym spektaklu. Tą funkcję docenią wszyscy, którzy wiedzą, jak wiele komplikacji potrafi wprowadzić zmiana aktora, zmiana stroju udanej postaci. W przypadku konsoli Digico takiego problemu nie mamy. To również możliwość panowania nad bardzo dużą liczbą miksów. Niektóre spektakle broadwayowskie mają około 160-170 kanałów wejściowych i całej masy szyn wyjściowych. I to wszystko operowane jest przez jednego operatora, tak więc funkcjonalność i możliwość tworzenia środowiska obsługi jest szalenie istotnym elementem. To nasze spotkanie teatralne nazwaliśmy spektaklem, dlatego że tak naprawdę po pierwsze musieliśmy przygotować w warunkach scenicznych, w warunkach teatralnych coś, co rzeczywiście przypomina spektakl i w pewnym momencie rzeczywiście mieliśmy też na scenie prawdziwych aktorów, którzy mieli prawdziwe kwestie, które pracowały w tym środowisku, w którym normalnie to się wszystko odbywa. Tak więc nasi gości, realizatorzy i osoby odpowiedzialne za aspekty techniczne w teatrach mieli okazję posłuchać i sprawdzić te systemy w praktycznym środowisku teatralnym. Wydaje mi się, że ten spektakl nam się udał. Na pewno to powtórzymy.